Cześć, jestem Michał. Specjalnie dla Was będę testować różne produkty ze sklepu online Lidla. Dzisiaj na warsztat wjeżdża wiertarko-wkrętarka Parkside. Zajrzyjmy, co jest w środku. Funkcjonalna walizka. Zobaczcie, bardzo łatwo się otwiera, mocne zaczepy. A w środku mamy naszą wiertarkę. Wiertarko-wkrętarkę dokładnie. Z dwoma bicikami przyczepianymi na magnes. Większy bit krzyżowy i z drugiej strony drugi bit krzyżowy. Zanim rozpoczniemy pracę z naszą wiertarką, musimy ją doposażyć w dostępny osobno akumulator litowo-jonowy z 3-stopniowym wskaźnikiem naładowania. Ten akumulator ma 2 amperogodziny, 20 V, więc na pewno posłuży nam bardzo długo. A dodatkowo, jeżeli go wsadzimy do ładowarki, to mamy gwarancję, że po godzinie bateria będzie naładowana na full, a dodatkowo nasza ładowarka odcina źródło zasilania w momencie, kiedy bateria jest naładowana. Tak jak wspomniałem, mamy do dyspozycji jeszcze drugi akumulator. O, od razu można zobaczyć różnicę, bo jest dużo większy, a to dlaczego? Bo ma 4 amperogodziny. I co jest najważniejsze, jest kompatybilny ze wszystkimi sprzętami marki Parkside X20 V-Team. Zanim rozpoczniemy nasze testy, musimy zainstalować do naszej wiertarko-wkrętarki akumulator litowo-jonowy. Nasza wiertarko-wkrętarka jest dwubiegowa. Mamy dwójeczkę do wiercenia i mamy pierwszy bieg do przykręcania na przykład śrub. Słuchajcie, jest moment obrotowy. Co to znaczy? To znaczy nic prostszego jak prędkość naszej wiertarki. Jeżeli ustawimy na wiertełko, to nasza wiertarka będzie bardzo mocno i szybko wierciła. Możemy to zmniejszyć w przypadku, gdy będziemy na przykład przewiercali się przez delikatny materiał albo będziemy coś przykręcać i wtedy bardzo wolno nasza wiertarka będzie pracowała. Mamy możliwość oczywiście wkręcania, ale zarówno mamy możliwość wykręcania. Co jest jeszcze bardzo ważne? Głowica jest metalowa z bardzo łatwym i szybkim montażem wierteł czy bitów. Zobaczcie, biorę sobie bicik, ustawiam bita na samym środku, przytrzymuję palcami naszą głowicę i dokręcam. Sprzęgło nie pozwoli, by nasza wiertarka się przepaliła czy przekręciła, a bit jest prawidłowo zamocowany, dzięki czemu mogę pracować. Nasza wiertarko-wkrętarka pozwoli nam na wkręcanie śrub i po przyłączeniu przycisku w drugą stronę na jej wykręcanie, co jest bardzo istotne w pracach domowych. Mamy światełko LED, które pozwoli nam rozświetlić miejsca trudno dostępne albo zacienione. Bardzo fajna, zgrabna, dobrze trzyma się w ręku, wyważona. Przechodzimy do testów. Zaczniemy od drewna, ale najpierw musimy wybrać odpowiednie wiertło. W dłoni trzymam 3 wiertła. Do metalu, do drewna i widie do betonu. Dzisiaj będziemy używać tylko wiertła do metalu i do drewna, ponieważ nasza wiertarko-wkrętarka nie nadaje się do wiercenia w betonie czy w materiałach twardych, z jakich zbudowane są nasze ściany. Wiertło do metalu ma leciutko zaostrzoną końcówkę. Wiercąc w metalu wiercimy na bardzo małych obrotach, właśnie po to, żeby tego wiertła nie przegrzać i musimy je co jakiś czas schładzać. No i wiertło, które nas najbardziej interesuje, to wiertło do drewna. Spójrzcie, jaką ma szpiczastą końcówkę, która służy do tego, że kiedy będziemy chcieli wiercić, przyłożymy sobie do naszego materiału wiertło i możemy delikatnie je, jak będzie już zamocowane w wiertarce, nacisnąć, dzięki czemu nasze wiertło zawsze zrobi otwór w tym miejscu, w którym chcemy. Często się tak zdarza, że przy betonie czy przy metalu nasze wiertło schodzi lekko na lewo lub na prawo. Żeby tego uniknąć, musimy po prostu nawiercić najpierw otwór w tych dwóch materiałach mniejszym wiertłem, a potem rozwiercić wielkością docelową. No to co? Zaczynamy testy. Bierzemy naszą wiertarko-wkrętarkę, ustawiamy do tyłu na bieg, otwieramy troszkę otwór w naszej głowicy. Nasza wiertarko-wkrętarka ma otwór na wiertła o szerokości 13 mm. Mocujemy sobie wiertełko i delikatnie do przodu wiertło zainstalowane. Ustawiamy sobie na drugi bieg, ustawiamy sobie nasze obroty na wiertło i co? Przechodzimy do testów. Jak w masło. Wiertarko-wkrętarka, test na wiercenie w drewnie przeszła bardzo dobrze. Teraz czas na wkręcanie. Wykręcimy sobie tutaj tą, o, ten nasze duże wiertło i wkręcimy sobie o taką właśnie śrubę. Ja ze swojego doświadczenia uważam, że zawsze
lepiej nawiercić takie drewno mniejszym wiertłem niż średnica naszej śruby, po to, żeby uniknąć pęknięcia drewna. Jeżeli nie dysponujecie, tak jak ja w tym momencie, cienkim wiertłem do drewna, możecie użyć wiertła do metalu. Dziura wywiercona. Wykręcam nasze wiertło i teraz zmienię sobie na bit. Otwieramy sobie nasz otwór szerzej. Wsadzamy bita. Widzicie? Tak może się zdarzyć. Na to trzeba uważać. Krzywo wsadzony bit może spowodować wypadek przy pracy. Dlatego zawsze warto to skontrolować. I w takim wypadku odkręcić. I jeszcze raz precyzyjnie ustawiając. I jest teraz prawidłowo. Bierzemy naszą śrubkę, przykładamy we wcześniej przygotowany otwór i delikatnie podtrzymując palcami i możemy pomalutku wkręcać ten wkręt. Voilà! Powiem Wam jedno. Ta wiertarko-wkrętarka na pewno posłuży Wam w pracach domowych, jak i w Waszym warsztacie. Dziurę wywierciła bez żadnego zarzutu. Wkręt wkręciła idealnie. Cóż więcej powiedzieć? Polecam. Czas na o wiele twardszego przeciwnika, jakim będzie stal. Na pewno sobie damy z nim radę. Wykręcamy wiertło do drewna i zakładamy małe wiertło do metalu w celu nawiercenia otworu, który potem poszerzymy docelową średnicą, jaka jest nam potrzebna, czyli ósemką. W tym celu po pierwsze zakładam rękawice. Pamiętajcie, ochrona oczu i rąk to podstawa. Takie opiłki metalu bywają niebezpieczne i złośliwe i mogą wbić się z łatwością w dłoń, jak i wpaść do oka. Kiedy wiercimy w metalu, ustawiamy sobie prędkość tak po środku. Jeżeli za szybko będziemy to robić, to wiertło nam się przegrzeje, co w rezultacie nie pozwoli nam wywiercić otworu do końca. Mamy to. W wierceniu w metalu potrzebna jest przede wszystkim cierpliwość. Zdejmuję rękawice, bo będzie mi o wiele prościej zmienić wiertło, ale tylko na chwilę. Wykręcam malutkie wiertło i biorę naszą docelową ósemeczkę do metalu. Zakręcam i znów. Rękawice i przystępuję do rozwiercenia otworu. Co się stało? Okazało się, że przesadziłem z tymi wolnymi obrotami i w momencie, kiedy wiertło już chciało przewiercić się przez ostateczną warstwę stali, załączyło się sprzęgło, które nie pozwoliło na to, by nasza wiertarka się przegrzała. Dlatego wyciągam delikatnie wiertło i daję na większe obroty i przystępuję do wiercenia jeszcze raz. Przewiercone! Widzicie? Wiertarka zachowuje się intuicyjnie do każdego materiału. Tylko trzeba jej słuchać, a wszystko uda nam się przewiercić. Testy za nami, czas na podsumowanie. Co mogę powiedzieć o tej wiertarko-wkrętarce? Po pierwsze, bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Po drugie, ma bardzo mocny silnik, bardzo mocną baterię. Płynna regulacja obrotów. Dwa biegi pozwalające na bardzo fajną pracę w różnych materiałach. Metalowa głowica. Otwór, do którego możemy wsadzić wiertła o szerokości nawet 13 mm i tak samo w metalu możemy wiercić maksymalną szerokością wiertła 13 mm, a w drewnie aż ten otwór może wynosić 30 mm. W przypadku, gdybyśmy chcieli na przykład wywiercić otwór pod zawias puszkowy. Jeżeli chodzi o sprawdzenie się w wierceniu w stali i drewnie, rewelacja. Pamiętajcie, że ta wiertarko-wkrętarka nie nadaje się do wiercenia w betonie ani żadnych twardych materiałach, ponieważ wtedy możecie stracić na nią gwarancję, a gwarancja trwa aż 3 lata. Zapraszam Was do kliknięcia w kartę, która przeniesie Was na stronę Lidl-sklep.pl.
Jeżeli mój odcinek Wam się podobał i chcecie mnie zobaczyć w kolejnym odcinku, to zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, a na pewno zobaczymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.